Tak jak wspomniałam, podczas tego spotkania chciałabym przybliżyć zjawisko neurogenezy, a więc powstawania nowych komórek, dobudowywania nowych komórek podczas całego życia, ze szczególną uwagą na okres dorosłego życia, już po tym momencie dojrzewania. Od dawna człowiek fascynował się układem nerwowym i zgłębiał tajniki budowy układu nerwowego. I tak już na początku XX wieku dwaj badacze, lekarz włoski Camillo Golgi, który przede wszystkim interesował się metodyką i metodą wizualizacji neuronów, oraz hiszpański neuroanatom Santiago Ramón y Cajal, otrzymali Nagrodę Nobla. Dotyczyła ona przede wszystkim struktury i połączeń neuronalnych mózgu. I właśnie neuroanatom Ramón y Cajal, który do tej pory jest takim wzorem i guru dla wszystkich neuroanatomów, napisał, że gdy rozwój zarodkowy został zakończony, źródło wzrostu i regeneracji aksonów i dendrytów wyschło nieodwracalnie. W dorosłym układzie nerwowym ścieżki nerwowe są ustalone, zakończone i niezmienne. Wszystko może zginąć, nic nie może się zregenerować. I ten pogląd, ten dogmat spowodował, że na wiele kolejnych lat tak naprawdę trochę zostały zablokowane badania dotyczące neurogenezy, dotyczące zmian w układzie nerwowym. Ten dogmat był aktualny aż do lat 60. ubiegłego wieku, bo w 1965 roku amerykański neurobiolog Joseph Altman i współpracownik jego Gopal Das odkryli, że w mózgach szczurów, dorosłych szczurów, są komórki, które są nowymi dzielącymi się komórkami. Były to komórki, które były znakowane radioaktywną tymidyną. I od tego momentu zaczęto mówić o zjawisku takim jak neurogeneza, czyli generacja nowych neuronów w dorosłym mózgu. Neurogeneza jest procesem wielostopniowym. Obejmuje podział komórek, a następnie ich migrację i różnicowanie i integrację do struktury, do której one domigrowują, dochodzą, do której będą dobudowywane, a następnie dojrzewanie, tworzenie funkcjonalnych połączeń i przeżycie kolejnych komórek potomnych. W jaki sposób te nowe komórki w układzie nerwowym, i zresztą nie tylko w układzie nerwowym, bo również w innych układach, ale w jaki sposób są wykrywane? Otóż używane są znakowane analogi tymidyny, a więc które budowują się podczas syntezy DNA do łańcucha DNA zamiast zasady azotowej pirymidynowej, jaką jest tymina. I mogą być to te analogi tymidyny znakowane radioaktywnie, tak jak było to w tych pierwszych pracach. Obecnie już odchodzi się od tej znakowanej radioaktywnie tymidyny, natomiast używana jest bromodeoksyurydyna, a więc taka cząsteczka, w której występuje atom bromu. Następnie mogą być jeszcze również różne inne analogi tymidyn, takie jak chlorodeoksyurydyna, jododeoksyurydyna i ostatnio używana etynyldeoksyurydyna. I tutaj widzą Państwo taką właśnie komórkę wyznakowaną bromodeoksyurydyną, której wiątrze komórki widoczne są właśnie te znakowana tymidyna. Teraz chciałabym zaprezentować krótki film pokazujący, jak następuje wizualizacja takich dzielących się komórek. Troszeczkę przyspieszę. Do komórki
zazwyczaj do zwierząt wstrzykuje się właśnie taki analog tymidyny, na przykład bromodeoksyurydynę, która następnie wraz z krwioobiegiem dostaje się do komórki i wnikając przez ścianę błonę komórkową do wnętrza komórki, we wnętrzu komórki dochodzi do jądra i przez pory jądrowe dostaje się do wewnątrz. Jakiś problem chyba z filmem. We wnętrzu, w jądrze komórkowym, jeżeli jest taki znakowany analog dostępny, zostaje on właśnie dobudowywany do tworzącej się syntetyzowanej nici DNA. I w ten sposób taki znakowany fluorescencyjnie analog jest widoczny w mikroskopie fluorescencyjnym w dzielących się jądrach, dzielących się komórek. W układzie nerwowym komórki zdolne do podziału to m.in. komórki macierzyste, a więc komórki multipotencjalne, które mają bardzo dużą zdolność samoregeneracji i zdolność podziału. Mogą się różnicować takie komórki w różne typy tkanek. Natomiast jeśli chodzi o układ nerwowy, to komórki progenitorowe, które dzieląc się mogą tworzyć różne linie komórek układu nerwowego, to komórki nazwane neuroblastami. I te komórki progenitorowe możemy wśród nich wyróżnić komórki progenitorowe gleju, czyli progenitory oligodendrocytów, z których następnie różnicują się oligodendrocyty, progenitory astrocytów, z których tworzą się astrocyty i progenitory neuronów, z których tworzą się później neurony. Mamy do dyspozycji poza wymienionym wcześniej analogami tymidyny również inne markery komórek dzielących się, markery, którymi są białka, które ulegają ekspresji podczas cyklu komórkowego. I tak na przykład możemy używać taki marker jak Ki67, ufosforylowana forma histonu H3, czy też marker dabelkotyna, jest to białko, które jest w różnicujących się już młodych neuronach. W mózgach dorosłych osobników, dorosłych ssaków, wyróżniamy kilka stref takich neurogennych, a więc stref, w których występują komórki progenitorowe zdolne do podziału. Jedną z nich jest strefa przykomorowa, a więc strefa występująca wokół komór bocznych mózgu obustronnie. Kolejno, i tutaj widoczna również na tym strzałkowym przekroju, a drugą strefą jest struktura części hipokampa, formacji hipokampa, a dokładnie zakręt dębaty hipokampa, widoczny tutaj na tym i na tym zdjęciu. Ta ciemna smuga to jest warstwa ziarnista hipokampa, tuż pod nią znajduje się podziarnista warstwa hipokampa, której są właśnie neuroblasty zdolne do podziału. I tutaj dwa zdjęcia właśnie pokazujące takie nowo generowane komórki w układzie nerwowym u dorosłych osobników. To są akurat skrawki z mózgu oposa i widoczne na czerwono zaznaczone jądra nowo powstałych komórek w strefie przykomorowej i w warstwie podziarnistej zakrętu zębatego hipokampa. W dojrzałym mózgu ssaków takie nowe komórki możemy znajdować nie tylko w tych dwóch strukturach, ale również w korze nowej, mogą być również w korze gruszkowatej, w prążkowiu, w istocie czarnej, wzdłuż komory trzeciej i czwartej. Natomiast te pozostałe regiony mają bardzo słaby potencjał proliferacyjny. Stąd też najczęściej spotykane i omawiane w literaturze są te dwie struktury, o których wspomniałam, a więc strefa przykomorowa i zakręt zębaty hipokampa. I teraz kilka słów właśnie o tych strefach. W strefie przykomorowej
tuż przy warstwie ependymy wyścielającej komory boczne mózgu, tuż nad tą warstwą, pod tą warstwą, znajduje się właśnie warstwa komórek zdolnych do podziału. Wśród nich możemy wyróżnić komórki macierzyste, komórki progenitorowe oraz neuroblasty. I te neuroblasty zdolne są do migracji. Migrują one wzdłuż przedniego strumienia migracji. RMS to jest nazwa wywodząca się od nazwy angielskiej Rostral Migratory Stream. Komórki migrują ze strefy przykomorowej ku opuszce węchowej. I poniżej takie zdjęcie z komórkami nowo powstającymi, wyznakowanymi na zielono, zielonym wiatrem fluorescencyjnym i właśnie widoczny strumień migracji i komórki, które zasiedlają opuszkę węchową. I tak wygląda na przekroju opuszka węchowa właśnie z zielonymi, zasiedlającymi młodymi neuronami. Na tym filmie widać, w jaki sposób migrują komórki. Jest to film, na którym ten przesuwanie się komórek, ta migracja jest przyspieszona, bo oczywiście w rzeczywistości nie następuje to aż tak szybko. Zazwyczaj jest to około 50 do 100 mikrometrów na godzinę, a więc w przeliczeniu, jeszcze raz, w przeliczeniu na jedną dobę to około 2,4 mm. I poniżej widać zdjęcia z skrawków opuszki węchowej oposa, które były izolowane 2 dni po podaniu BRDU. Widać takie czarne kropeczki, są to wyznakowane właśnie komórki z bromodeopsy urytyną, a więc komórki, które dzieliły się i przemigrowały tu do opuszki węchowej. Widoczne są tylko w takim w środku tej komórki, wzdłuż kanału centralnego opuszki węchowej, a więc na tej drodze przedniej migracji. Natomiast po 14 dniach od podania bromodeopsy urydyny wyznakowane komórki BRDU były już widoczne we wszystkich warstwach opuszki węchowej, a więc doszły do miejsca swojego przeznaczenia, tam gdzie są dobudowywane w strukturze. Prawidłowe występowanie i taka niezaburzona neurogeneza powoduje prawidłowe funkcje u zwierząt, między innymi prawidłową funkcję opuszki węchowej i układu odpowiedzialnego za przesyłanie bodźców węchowych. I tutaj jeszcze raz film pokazujący oposy i wykonywane zadania właśnie w testach węchowych. Myślę, że ponieważ mamy trochę problemu z tymi filmami, z łączem, dlatego nie będę powtarzała jeszcze raz i omawiała. Na wcześniejszym wykładzie Państwo widzieli właśnie takie testy węchowe, które przeprowadzamy na oposach. Teraz kilka informacji, co właśnie z tych testów się dowiedzieliśmy. Porównywaliśmy oposy w 2 grupach wiekowych, młode osobniki, zarówno samce, jak i samice, oraz starsze osobniki. I okazało się, że szybkość odnajdywania nagrody i zapamiętywania, kojarzenia bodźca węchowego z nagrodą u młodych osobników była bardzo duża, ponieważ już trwało to około 40 sekund znalezienie tej nagrody. Natomiast u starszych osobników, zwłaszcza u samiczek, wymagało prawie dwukrotnie dłuższego czasu. I z czym to było związane? Otóż sprawdzaliśmy liczbę nowych młodych neuronów, które są dobudowywane do opuszki węchowej. Tutaj wykorzystaliśmy ten barwnik, o której wspomniałam, double cortynę, która występuje w młodych neuronach i okazało się, że u młodych osobników liczba młodych neuronów w opuszce węchowej jest bardzo duża, natomiast w grupie starych osobników
ta liczba nowych neuronów była znacząco mniejsza. Właśnie ta najmniejsza liczba młodych neuronów w opuszce węchowej była skorelowana z najsłabiej wykonywanym testem węchowym. Drugą strukturą, o której wspomniałam, jest zakręt zębaty hipokampas, drugą strukturą, w której następują podziały komórkowe podczas dorosłego życia ssaków. I tu widzimy warstwę podziarnistą i na zielono tym razem wyznakowane komórki posiadające bromodeoksyurydynę i na schemacie również pokazana warstwa podziarnista zakrętu zębatego hipokampa. Komórki dzielące się w tej warstwie różnicują się, dojrzewają i migrują do warstwy ziarnistej. Ta droga migracji jest zatem niewielka w porównaniu z tą, jaką przechodzą komórki ze strefy przykomorowej do opuszki węchowej. I na kolejnym zdjęciu tutaj poniżej widać na zielono wyznakowane młode neurony, które budowały się do warstwy ziarnistej zakrętu zębatego hipokampa. Proliferacja w zakręcie zębatym hipokampa jest znana u wielu gatunków ssaków. Oczywiście najbardziej opisywana jest u gryzomii, u myszy i u szczurów. I tutaj wyniki z jednego z doświadczeń, w którym sprawdzano, jaka jest liczba zielących się komórek w zakręcie zębatym hipokampa w różnym czasie po podaniu znakowanej dymidyny. Okazało się, że najwięcej nowo generowanych komórek wykryto po tygodniu od podania tego znacznika. Następnie liczba dzielących komórek spadała i utrzymywała się na zbliżonym poziomie. Wśród tych komórek, które pozostały w zakręcie zębatym hipokampa, stwierdzono, że około 80% to komórki neuronalne, natomiast od 20 do 10% to komórki wykazujące obecność GFAP, a więc astrocyty. I tu kilka kolejnych zdjęć pokazujących nowo dobudowane neurony wybarwione double cortyną w zakręcie zębatym kretów, jeży i różnych gatunków ryjówek, między innymi u zębiełków, u rzęsorka, jeszcze raz inny gatunek zębiełka i ryjówki myszatej. Jak widzicie Państwo tutaj na wykresie, tempo tej neurogenezy jest u różnych gatunków różne, u innych na bardzo wysokim poziomie, u innych na nieco niższym. A jak jest w mózgu ludzi? Po raz pierwszy neurogenezę w mózgu dorosłych ludzi stwierdził Erikson, było to w roku 1998. Wówczas opublikowano dane pacjentów, którym podano bromodeoksyurydynę, byli to pacjenci w różnym wieku, 5 osób, którym wiek był od 57 do 72 lat i również w różnym okresie po podaniu bromodeoksyurydyny były badane ich mózgi. Mózgi były badane postmortem. U innych osobników było to tylko 16 dni po podaniu, u innych ponad 2 lata. I zaobserwowano, że u wszystkich ludzi występuje neurogeneza w zakręcie zębatym u dorosłych, natomiast tempo tych podziałów komórkowych było różne, różniło się u poszczególnych osobników. Wciąż jest szeroka dyskusja dotycząca neurogenezy w zakręcie zębatym u ludzi. I tu kilka przykładów różnych publikacji wskazujących właśnie na różne zdania dotyczące neurogenezy. Wiadomo, że na pierwszym zdjęciu na zielono zaznaczone są komórki, które posiadają obecność KI67, a więc markera cyklu komórkowego i stąd też wszystkie zielone komórki to są komórki, które są komórkami dzielącymi się. I widać, że w mózgu ludzi po 22 tygodniu rozwoju embrionalnego
ilość tych dzielących komórek jest naprawdę bardzo duża. Następnie w okolicach urodzenia liczba dzielących komórek spada i ta liczba zmniejsza się sukcesywnie podczas życia, aż tutaj widzimy w szóstym miesiącu i około roku znacząco spada. I niewielka właśnie liczba dzielących się komórek jest obserwowana w zakręcie zębatym hipokampa zarówno w siódmym roku, czy w 35 roku życia. I tutaj do tych zdjęć widzą Państwo poniżej graf pokazujący liczbę komórek wykazujących obecność KI67 na milimetr kwadratowy właśnie podczas życia embrionalnego, podczas urodzenia i następnie już u dorosłych ludzi. I ci autorzy twierdzą, że liczba tych dzielących się komórek jest nieznaczna i tak naprawdę trudno mówić o neurogenezie u dorosłego, w zakręcie enzymatycznym dorosłego człowieka. Natomiast wiele innych publikacji, między innymi przytoczyłam tutaj dwie pozostałe z 2018 i 2019 roku, wykazują, że mimo wszystko u pacjentów pomiędzy 20 a nawet 80 rokiem życia jest wciąż znajdowana w zakręcie zębaty i to w różnych jego częściach, tej czerni, środkowej i tylnej, znacząca liczba dzielących się komórek. Dlatego wciąż możemy mówić o neurogenezie u dorosłych. I jeszcze jedna publikacja wskazująca, że oczywiście w zależności od kolejnych pacjentów są różnice osobnicze, natomiast średnio około 30 tysięcy komórek na milimetr sześcienny jest generowanych w zakręcie zębatym hipokampa ludzi. Dlaczego jest to takie ważne, dlaczego o tym mówimy? Otóż te nowe neurony dobudowywane są w strukturach zaangażowanych w procesy uczenia się i pamięci, a więc właśnie do hipokampa, do opuszki węchowej, ale tak jak wspomniałam, niewielka ich część, ale również jest obserwowana w korze przedczołowej, skroniowej i potylicznej, a więc w obszarach zaangażowanych w naukę i zapamiętywanie. Również w badaniach na zwierzętach dokazano wpływ takich nowo generowanych komórek na zdolności uczenia się. W pewnej grupie myszy podano związek o skrótowej nazwie MAM, który powodował zahamowanie podziałów komórkowych. Powodowało to znaczący spadek liczby dzielących się komórek w zakręcie zębatym hipokampa i okazało się, że właśnie ta grupa osobników, która wykonywała zadania zależne od pamięci hipokampalnej, akurat w tym przypadku były to zadania, w którym zwierzę musiało skojarzyć bodźce rozdzielone w czasie, bodźce słuchowe rozdzielone w czasie, okazało się, że ta grupa zwierząt, u której nie było neurogenezy w zakręcie zębatym hipokampa, nie potrafiła wykonać prawidłowo tego zadania, nie potrafiła się nauczyć. Natomiast mimo wszystko brak tych komórek w zakręcie zębatym hipokampa nie zaburzał wykonywania innych testów, które były niezależne od pamięci hipokampalnej. Korelacje pomiędzy neurogenezą a pamięcią przestrzenną obserwowaliśmy również u nas w pracowni, wykonując różne testy na grupie oposów i tutaj braliśmy do badań grupę oposów starszych, młodych, takich półrocznych i grupę oposów starszych, które miały około 2 lat. I okazało się, że na tym zdjęciu widzą Państwo takie linie będące ścieżkami pokazującymi, jak przemieszczały się zwierzęta właśnie w basenie Morisa, który wcześniej prezentowałam. I widać, że pierwszego dnia zwierzęta po prostu pływały, czasami trochę chaotycznie, szukając platformy, natomiast piątego dnia po nauce tego testu, bezbłędnie, niektóre zupełnie bezbłędnie, bardzo szybko odnajdywały platformę. Trochę inaczej było w grupie zwierząt starszych, u których nawet po 5 dniach testu odnajdywanie tej platformy zajmowało pewien czas, niektóre zwierzęta miały trudność z odnalezieniem platformy.
Zatem okazało się, że grupa młodych osobników wykonywała zadanie bardzo sprawnie i uczyła się bardzo szybko. Grupa starszych osobników nie wykonywała tego testu tak poprawnie. Badając równocześnie neurogenezę w mózgach tych zwierząt, stwierdziliśmy, że u młodych osobników liczba dzielących się komórek w zakręcie zębatym hipokampa była bardzo duża, natomiast u starych zwierząt w zakręcie zębatym hipokampa było niewiele nowo generowanych komórek. Stąd też test korelacji pokazał, że istnieje bezpośrednia korelacja pomiędzy liczbą nowych neuronów w zakręcie zębatym hipokampa, a sukcesem wykonywania testów, które sprawdza pamięć przestrzenną. Wspomniałam przed chwilą, że właśnie u tych starszych oposów była zmniejszona neurogeneza w zakręcie zębatym. Taka zmniejszona neurogeneza jest znana nie tylko u oposów, ale również u innych ssaków. U gryzoni, i tutaj widzą Państwo, jak zmniejszała się liczba dzielących się komórek pomiędzy 6 miesiącem a 21 miesiącem u myszy. Znana jest u naczelnych, i tu kilka przykładów u małp, u których w wieku 1,5 do 3 lat było bardzo duże tempo neurogenezy w zakręcie zębatym hipokampa i w strefie przykomorowej, natomiast już u starszych osobników 3,5-7-letnich obniżenie tempa neurogenezy było znaczące i korelowało właśnie liczba dzielących się komórek, korelowała z wzrostem, z wiekiem. Bardzo ciekawą grupę stanowią ryjówki i nietoperze, niektóre gatunki nietoperzy. U dwóch gatunków ryjówek, ryjówki malutkiej i aksamitnej i u niektórych nietoperzy owocożernych, okazało się, że po uzyskaniu pełnego rozwoju płciowego zanika neurogeneza w zakręcie zębatym hipokampa. Jak dotąd znanych jest niewiele, około chyba 5 gatunków, 2 gatunki ryjówek, 3 gatunki nietoperzy, u których właśnie po uzyskaniu rozwoju, pełnego rozwoju płciowego następuje zablokowanie neurogenezy w zakręcie zębatym hipokampa. Obniżona neurogeneza wpływa nie tylko na pamięć. Tutaj przykład doświadczenia wykonanego na myszach w takim teście nazywanym podniesiony labirynt krzyżowy. Jest to test, w którym jest taki labirynt w kształcie plusa. Dwa ramiona są zakryte. Dwa ramiona są zakryte, natomiast tutaj widać te ścianki, natomiast dwa są zupełnie odkryte. I mysz stawiana jest na środku i musi wybrać, czy woli przebywać w tych zakrytych ramionach, w których zazwyczaj czuje się bezpieczniej, czy chęć eksploracji i ciekawości jest przewyższa jej lęk i znajduje się w ramionach otwartych. I tu obok widzą Państwo wyniki takie w postaci diagramu z tych testów, w których pokazano, że u osobników, u których neurogeneza w zakręcie zębatym hipokampa była duża, myszy znajdowały się zarówno w ramionach, eksplorowały zarówno ramiona zamknięte, jak i ramiona otwarte. Natomiast w grupie osobników o obniżonej neurogenezie myszy chodziły zazwyczaj tylko w tych ramionach zamkniętych, natomiast bardzo wysoki był u nich poziom lęku i bały się wychodzić na te ramiona otwarte. Zatem stwierdzono, że właśnie taka obniżona neurogeneza zwiększa zachowania lękowe u tych zwierząt. Na poziom tempo neurogenezy wpływają również hormony sterydowe nadnerczy. Zaobserwowano, że w życiu gryzoni występują takie pewne okresy zwiększonej bądź zmniejszonej produkcji hormonów sterydowych.
i taka zwiększona produkcja, zmniejszona produkcja hormonów sterydowych występuje już po urodzeniu, natomiast zwiększona produkcja hormonów sterydowych występuje w okresie okołourodzeniowym. I wraz z tą obserwowaną zwiększoną produkcją hormonów sterydowych obserwowano zmniejszoną neurogenezę w zakręcie zębatym hipokampa. Podobnie było podczas okresu już pourodzeniowego, podobna była korelacja, to znaczy zmniejszoną produkcją hormonów była związana zwiększona produkcja komórek. Zatem poziom hormonów sterydowych był skorelowany z poziomem występem dzielenia się komórek. I podobne i inne jeszcze doświadczenia pokazały, że podawanie kortykosteronu myszom powodowało znaczące zmniejszenie liczby dzielących się komórek w zakręcie zębatym hipokampa w porównaniu z osobnikami kontrolnymi. U innych natomiast adrenaloktomia, a więc usunięcie nadnerczy, tym samym zmniejszenie poziomu hormonów sterydowych powodowało znaczące zwiększenie liczby dzielących się komórek. Te hormony sterydowe nadnerczy nie są jedynymi hormonami, które mogą wpływać na tempo dzielenia się komórek i na przeżywalność komórek. Również wpływają estrogeny i testosteron. Innym czynnikiem, który może wpływać na proces neurogenezy, jest stres. I tutaj kilka wyników badań przeprowadzonych na myszach. Były to myszy, które stresowane były w okresie prenatalnym, a więc matki będące w ciąży były stresowane, a następnie badana była neurogeneza już w mózgach urodzonych myszy, a nawet już takich starszych, dorosłych myszy. I okazało się, że ten stres, który one przeżywały, będąc jeszcze podczas rozwoju embrionalnego, wpływał na neurogenezę już później postnatalną po urodzeniu. U tych zwierząt nie zmieniała się neurogeneza komórek, które migrowały do opuszki węchowej, natomiast zaobserwowano znacząco mniejszą liczbę dzielących się komórek w zakręcie zębatym hipokampa. Nie tylko stres prenatalny wpływa na neurogenezę, również stres, który doświadczamy podczas życia. I tak grupa myszy była stresowana przez prezentowanie takiego bardzo ostrego, przerażającego dźwięku przez kilka tygodni. I okazało się, że właśnie stres u tych osobników również spowodował zmniejszenie neurogenezy w zakręcie zębatym hipokampa. Obserwując właśnie to zjawisko wpływu stresu na tempo dzielących się komórek, zastanawiano się, a jak wpływają, czy wpływają w ogóle na tempo dzielących się komórek środki, które stosujemy właśnie na zmniejszenie tego stresu, a więc różne antydepresanty. I tak badano różne typy depresantów i wszystkie z nich powodowały znacząco zwiększoną neurogenezę w zakręcie zębatym hipokampa. To jeszcze jeden wynik doświadczeń, w którym sprawdzano fluoroksetynę, a więc agonistę receptorów serotonergicznych i też po dłuższym podawaniu, a więc po 11 dniach podawania tego leku, widać było w grupie osobników leczonych antydepresantem zwiększoną liczbę dzielących się komórek w zakręcie zębatym. Bardzo często słyszymy o terapii światłem, która również ma wpływać tak antydepresyjnie i relaksująco na nas. Przeprowadzono badania na myszach, które przez 30 minut dziennie, przez 4 tygodnie były właśnie poddane takiej terapii światłem, dość ostrym takim światłem o mocy 10 tysięcy luksów. I okazało się, że właśnie w grupie tych zwierząt, jest to tutaj ten słupek środkowy, znacząco po 4 tygodniach takiej terapii światłem znacząco wzrastała liczba dzielących się komórek w zakręcie zębatym hipokampa.
Jak terapia światłem wpływa na ludzi? Badano mnie w grupie młodych ludzi pomiędzy 24, średnio 24, 27 rokiem życia, którym prezentowano, których podzielono na dwie grupy. W jednej grupie prezentowano światło takie delikatne o mocy 50 luksów. Natomiast druga grupa była to grupa, w której prezentowano takie ostre, jasne światło o właśnie mocy 10 tysięcy luksów. Było to, poddane tej terapii były grupy przez 4 tygodnie, pół godziny dziennie i okazało się, że później badając mózgi tych ludzi badaniami w rezonansie magnetycznym, okazało się, że grupa osobników, grupa osób, która była poddana terapią tym ostrym światłem, miała zwiększoną objętość mózgu w porównaniu z tą drugą grupą kontrolną. Zwiększono objętość hipokampa oczywiście. Innym czynnikiem wpływającym na neurogenezę jest ruch. Zaobserwowano to u myszy, które były poddawane takiemu treningowi ruchowemu, biegały one na bieżni. Były grupy podzielone na trzy, osobniki podzielone na trzy grupy. Jedna była to grupa, która w ogóle nie biegała, druga grupa biegała przez 15 minut dziennie, trzecia grupa zaś spędzała na bieżni codziennie pół godziny i taki trening był wykonywany przez 2 tygodnie. Okazało się, że w grupie osobników biegających, zwłaszcza tych biegających przez 15 minut dziennie, znacząco zwiększyła się liczba dzielących się komórek. I podobnie był jeszcze inny marker wykorzystany, właśnie ta belkotyna, pokazująca już nie wszystkie komórki, ale dokładnie młode neurony i również w tej grupie zwierząt, które biegały przez 15 minut dziennie, widoczne było zwiększenie liczby nowych neuronów w zakręcie zębatym hipokampu. Tu widzę, mamy problem z odtworzeniem tego filmu. O, jest. Właśnie w ten sposób były trenowane myszy na bieżni. W różnych doświadczeniach nie tylko w ten sposób są myszy trenowane, tutaj było trochę takie wymuszone biegami, one po prostu musiały biegać przez ten czas. Natomiast bardzo często w różnych testach jest wykorzystany taki kołowrotek, w którym one dobrowolnie chodzą i biegają. I również taki bieg wpływa na neurogenezę u zwierząt. I tutaj jeszcze jeden wykres przedstawiający zależność liczby dzielących się komórek od dystansu, jakie przebiegły zwierzęta. Im większy dystans pokonały zwierzęta, tym większa była liczba nowo powstających komórek w zakręcie zębatym hipokampu. Zatem tych czynników zwiększających tempo podziałów komórkowych w zakręcie zębatym hipokampa jest dość dużo. Wspomniałam już o bieganiu. Oczywiście jeśli chodzi o ruch, również badano pływanie u zwierząt, one również zwiększało tempo neurogenezy. Poza takim zwiększonym ruchem, również na neurogenezę bardzo korzystnie wpływa nauka i wzbogacone środowisko. Myszy, które są hodowane w laboratoriach, bardzo często są hodowane właśnie w takich klatkach, mają udostępniony materiał gniazdowy, czasami jakąś papierową rurkę, do której mogą się schować. Natomiast to środowisko nie jest jakoś bardzo urozmaicone. Takie wzbogacone środowisko, w którym były myszy hodowane, albo takie wzbogacone, jak tutaj mamy na tym zdjęciu, powodowało znacząco zwiększoną liczbę podziałów komórkowych. I tutaj na wykresie widać taką zwiększoną liczbę dzielących się komórek w grupie z takim wzbogaconym środowiskiem. Również zwiększał się okres przeżycia tych komórek. Zatem całkowita liczba nowych neuronów w zakręcie zębatym w tej grupie ze wzbogaconym środowiskiem znacząco rosła.
Porównano również myszy, które żyły w takim wzbogaconym środowisku, które pokazałam na filmie, w grupie kilku osobników, razem z myszami, które były również w takim wzbogaconym środowisku, ale było to takie wzbogacenie nie przez podawanie różnych zabawek, kołokrotków, ale poprzez wspólne mieszkanie z innymi osobnikami, z innymi myszami. A więc było to takie wzbogacenie dotyczące kontaktów socjalnych pomiędzy tymi myszami. I okazało się, że właśnie zarówno w tej grupie ze wzbogaconym środowiskiem oraz w tej, które miały zwiększone kontakty socjalne, liczba dzielących się komórek, tych młodych neuronów, tutaj zabarwionych właśnie double cortyną, widocznych na tych zdjęciach jako takie czerwone, wyznakowane komórki, w tych grupach, tu są zdjęcia z grupy ze wzbogaconym środowiskiem, tutaj tej, które miały bardzo takie szerokie kontakty socjalne i tutaj dla porównania grupa kontrolna, liczba tych młodych neuronów w obu grupach była znacząco wyższa niż w grupie kontrolnej. Jeszcze jeden powód, dlaczego trzeba się uczyć. Otóż właśnie dlatego, że uczenie się również spowoduje zwiększoną neurogenezę. I okazało się, że myszy, które wykonywały różne testy, miały znacząco zwiększoną neurogenezę w porównaniu z grupą kontrolną, która była w klatkach, nie wykonywała żadnych testów. Również jeśli chodzi o opuszkę węchową, to takie wykonywanie różnych testów i szukanie zapachów, tutaj była myszka, której były prezentowane różne zapachy i musiała ona je odnaleźć. I w takiej grupie myszy znacząco zwiększyła się również neurogeneza i w zakręcie zębatym, i w opuszce węchowej. Zatem uczenie się, wykonywanie testów i urozmaicone zapachy powodowały wzrost liczby dzielących się komórek. Kolejnym czynnikiem, który może wpłynąć na funkcjonowanie układu nerwowego i na zwiększoną neurogenezę bądź zmniejszoną neurogenezę, jest dieta. Wykonano doświadczenia na myszach, w którym jedna grupa była karmiona zwykłą, standardową dietą, natomiast druga grupa myszy była karmiona dietą o zwiększonej ilości tłuszczu. I okazało się, że po 19 tygodniach takiej diety, w której były zarówno samce, jak i samice, znacząco zmniejszyła się neurogeneza w zakręcie zębatym u osobników, które były poddane tej diecie wysokotłuszczowej. I tutaj widać dokładnie korelację pomiędzy przyrostem wagi a liczbą komórek w zakręcie zębatym wyznakowanym KI, czyli tym markerem dzielących się komórek. Tutaj te komórki zaznaczone na żółto, właśnie u grupy kontrolnej i u grupy, która była poddana diecie wysokotłuszczowej. I jeszcze jedno doświadczenie, w którym były trzy grupy myszy. W jednej podawano karmę, zwykłą karmę laboratoryjną ad libitum, czyli tyle, ile jest przeznaczone według wartości kalorycznej i ile po prostu chcą te zwierzęta, czyli 100% miały swojego zapotrzebowania, tyle, ile chciały, tyle jadły. Druga grupa miała ograniczoną kaloryczność, a więc miała ograniczoną ilość tej karmy do 90%. Trzecia grupa to była grupa zwierząt, której w jednym dniu w ogóle nie podawano im karmy, miała głodówkę, natomiast kolejnego dnia mogła jeść ile chce. I okazało się, że obie te grupy, a więc ta, która miała obniżoną tą zawartość kaloryczną i ta, która była poddana okresowej głodówce, spożywały około 90% tego ilości pożywienia, co grupa kontrolna. I właśnie w tych grupach, w których była obniżone spożycie kaloryczne, obniżona kaloryczność tego pokarmu, znacząco zwiększała się liczba dzielących się komórek w zakręcie zębatym hipokampa, zwłaszcza w grupie, która miała taką naprzemienną głodówkę. Zatem, jak widać,
Również ilość kalorii, którą dostarczamy, wpływa na tempo neurogenezy. Również są różne dane, tutaj może już tak tylko krótko wspomnę, że określone składniki naszej diety mogą również wpływać na neurogenezę. Jednym z takich składników jest kurkumina i okazało się, że ona znacząco zwiększa liczbę dzielących się komórek. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że akurat w tej publikacji są jakby odwrotnie wstawione słupki, czyli kontrola jest tutaj po prawej stronie na szaro, natomiast czarnym kolorem zaznaczona jest ta grupa, która spożywała kurkuminę. Miała ona znacząco zwiększoną liczbę komórek i zwierzęta te wykonywały również dużo lepiej testy. Tu były testy rozpoznawania znanego obiektu i one lepiej, szybciej ten obiekt rozpoznawały i lepiej wykonywały zadania. Również w teście w basenie Morisa ta grupa z kurkuminą lepiej wykonywała ten test w niektórych zadaniach w porównaniu z grupą kontrolną. I tu chciałam jeszcze tylko zwrócić uwagę, że powinniśmy zwracać uwagę nie tylko co jemy, ale w jakiej ilości jemy, ponieważ w badaniach z kolei tutaj na hodowlach komórkowych pokazano, że stężenie tej kurkuminy jest również ważne, jeśli chodzi o wpływ na urogenezę, bo do pewnego momentu zwiększanie poziomu kurkuminy zwiększało neurogenezę, natomiast po osiągnięciu pewnego stężenia krytycznego efekt był odwrotny, czyli im więcej było tej kurkuminy, tym proliferacja w hodowli komórkowej zmniejszała się. Zatem slajd taki podsumowujący, dotyczący diety. Występują różne substancje w naszym pożywieniu, które takie jak antocyjany, czy też właśnie kurkumina, czy też kwasy omega-3, które wpływają na zwiększenie tempa proliferacji, zwłaszcza w zakręcie zębaty hipokampa. Są natomiast inne substancje, które mają wpływ odwrotny i tutaj możemy mówić o nikotynie, która w zależności od dawki właśnie znacząco zmniejszała liczbę BRD-ów pozytywnych komórek, a więc tych dzielących się komórek w zakręcie zębaty hipokampa i równocześnie zaobserwowano, że właśnie zwiększona dawka nikotyny wpływała znacząco, zwiększała śmiertelność komórek, śmiertelność neuronów w zakręcie zębaty hipokampa. Substancją, która również wpływa negatywnie na tempo podziałów komórkowych jest alkohol. Zwierzęta, którym podawano jednorazowo 5 gram na kilogram alkoholu, bądź też chronicznie co 8 godzin przez 4 dni, alkohol znacząco zmniejszał liczbę dzielących się komórek w zakręcie zębatym hipokampa. Ostatnio, kilka lat temu, pokazała się taka praca pokazująca, że właśnie chroniczne podawanie alkoholu zwierzętom, tutaj przez 15 tygodni podawano alkohol myszom, powodowało zmniejszoną neurogenezę. Natomiast podawanie w tej grupie osobników właśnie nadużywających alkoholu leku, który się nazywa tandospiron, będącego agonistą receptorów serotoninowo-serotonergicznych, powodował jakby odbudowanie tej neurogenezy, więc ponowne zwiększenie neurogenezy do poziomu kontrolnego. Równocześnie blokował zaburzenia lękowe związane z zespołem odstawienia. I kolejna grupa związków, która wpływa negatywnie na neurogenezę, opioidy, zarówno morfina podawana chronicznie, wpływała na zmniejszenie proliferacji i zmniejszenie też obniżenie przeżywalności komórek w zakręcie zębatym hipokampa. W innych badaniach stwierdzili, że podawanie heroiny, przyjmowanie heroiny również powoduje zmniejszenie liczby młodych neuronów w zakręcie zębatym hipokampa. I jeszcze jedna informacja, taka najbardziej aktualna,
dotycząca wpływu wirusa SARS-CoV-2 na neurogenezę i właśnie na funkcjonowanie układu nerwowego. I tu ostatnia praca z tego roku, w której są wyniki z dwóch grup. Jedną grupę stanowią zwierzęta doświadczalne, chomiki, które były zarażane wirusem SARS-CoV-2 i wywoływany był u nich COVID-19. I druga grupa to była grupa ludzi, na których już postmortem badano właśnie zmiany w układzie nerwowym po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Okazało się, że zarówno u chomików, jak i u pacjentów, badanych pacjentów, wirus SARS-CoV-2, może tak, nie zaobserwowano RNA wirusa SARS-CoV-2 po zarażeniu w układzie nerwowym, a więc wydaje się, że wirus ten nie przenika bariery krew-mózg i jakby bezpośrednio nie dochodzi do komórek nerwowych, do układu nerwowego. Natomiast infekcja wirusa SARS-CoV-2 powoduje bardzo dużą indukcję stanu zapalnego w układzie nerwowym. I tak obserwowano to zarówno u pacjentów, jak i u tych właśnie zarażonych chomików, zwłaszcza w takich strukturach jak jądro olikowe dolne, będące strukturą rdzenia przedłużonego, jak i w hipokampie. I właśnie tutaj na niebiesko zaznaczone są wyniki dotyczące grupy chomików. I widać, że liczby określają poszczególne dni od momentu zarażenia wirusem zwierzęcia i widać, że około trzeciego, czwartego dnia następuje znaczący wzrost tych czynników prozapalnych, a więc cytokin i chodzi tu i badano tutaj u ludzi między innymi interleukinę 1 beta. Tutaj widać, że u pacjentów zarażonych SARS-CoV-2 właśnie ilość tej cytokiny znacznie rosła, podobnie interleukiny 6, zarówno właśnie w tym omawianej strukturze jądra oliwkowego, jak i hipokampie. Tutaj są wyniki właśnie z interleukiny 1 beta i interleukiny 6. I wzrosła również ilość mikrogleju, a więc tych komórek układu nerwowego, o których wspomniałam w pierwszej części, które mówiłam, że mają taką rolę sprzątającą, a więc właśnie uprzątającą wszystkie te komórki, które wymierają, są uszkodzone. I widać wyraźnie zwiększoną liczbę mikroglejów właśnie u tych chomików zarażonych. I również zwiększoną liczbę mikroglejów u pacjentów. Jeśli chodzi natomiast o neurogenezę, to wykazano, że taki zwiększony stan zapalny wpływa na zmniejszoną neurogenezę u chomików w różnych strukturach, z różnymi markerami sprawdzano i również znacząco zmniejsza liczbę dzielących się komórek w zakręcie zębatym ludzi. Zatem stan zapalny, indukcja stanu zapalnego jest właśnie w układzie nerwowym po zakażeniu SARS-CoV-2 bardzo zwiększona i może to wpływać na obserwowane dysfunkcje neuronalne i ostatecznie na zaburzenia jakichś funkcji poznawczych czy zmienionych stanów psychicznych u tych pacjentów. Podsumowując, chciałabym zwrócić uwagę, że właśnie proces neurogenezy, a więc powstawania nowych neuronów jest regulowany przez wiele czynników, część z nich powoduje wzrost, inne obniżenie tempa neurogenezy, a sam proces jest bardzo ważny pod względem biologicznym, jest powszechny u wszystkich ssaków. Podziały komórkowe zachodzą w strukturach mózgu, która wyróżnia się wysokim stopniem plastyczności i ważnym w procesach nauki i pamięci. Jest to proces regulowany, modulowany przez różne sygnały i obecnie wiadomo, że istnieje pewna możliwość wykorzystywania tych komórek zdolnych do dzielenia się, komórek macierzystych,
w zastosowaniu ich w leczeniu uszkodzeń chorób neurodegeneracyjnych. I ostatnio słyszałam o badaniach, które zaczęły być prowadzone w Stanach Zjednoczonych, w których właśnie w hodowlach komórkowych komórki macierzyste są ukierunkowywane, aby różnicować się w komórki dopaminergiczne, w neurony dopaminergiczne. Właśnie takie wstępnie ukierunkowane komórki macierzyste są przeszczepiane do istoty czarnej pacjentów z chorobą Parkinsona. Bardzo dziękuję. Aha, jeszcze chciałam, jakby podsumowując, podkreślić, że oczywiście ważny jest dla nas ruch, wszelkiego rodzaju ruch, ważne są kontakty socjalne, ale oczywiście dieta i pewien balans pomiędzy pewnym wysiłkiem, właśnie uczeniem się, ale również odreagowaniem, stresem i relaksem. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do nas do Instytutu, ponieważ na tych lekcjach, no były to takie lekcje zdalne, więc nie wszystko mogłam przekazać, nie wszystko pokazać. Jeżeli ktoś chciałby sam zobaczyć różne rzeczy, zobaczyć komórki, preparaty, mózgi, zapraszamy do Instytutu Nęckiego na wizytę. Bardzo dziękuję i oczywiście czekam na pytania.